Zbrodnia na poniedziałek. Czyta Wojciech Chmielarz. Dzień dobry, tutaj Wojciech Chmielarz i witam Państwa w kolejnym odcinku Zbrodni na poniedziałek. W odcinku, w którym zgodnie z obietnicą wrócimy do Japonii, gdzie opowiem Państwu o sprawie, która mnie osobiście dosyć mocno poruszyła, bo jest tam strasznie dużo tematów, które trzeba poruszyć i które warto poruszać właśnie w kontekście w ogóle opowiadania o sprawach kryminalnych, bo jest tam kwestia no właśnie fałszywych dowodów, sposobu przesłuchania oskarżonego, ale także jest to historia o zaginionych dzieciach, o jednej dziewczynce, która nigdy się nie odnalazła i której rodzice, pomimo tego, że minęło ponad 20 lat, ciągle jej szukają i ciągle wierzą, że żyje. Ale zanim do tego przejdziemy, jakby tradycyjnie, jeśli Państwo słuchacie tego podcastu, jeśli podoba Wam się to, co robię, to zachęcam serdecznie, subskrybujcie ten kanał, oceniajcie, dzielcie się tym podcastem, udostępniajcie, jeśli słuchacie na Spotify, to oceniajcie, bo taka opcja też się na Spotify niedawno pojawiła. Dobrze, i też zgodnie z pewną tradycją, pewne polecajki książkowe. Niedawno ukazała się książka, to wydało wydawnictwo Filtry, a przełożył Tomasz Pindel, a mówi o książce Młody z Hollywood, Oscara Martineza i Juana Jose Martineza. Jest to opowieść o podtytule Skąd się wziął najokrutniejszy gang świata, Mara Salvatrucha 13. Mara Salvatrucha 13 jest to gang, który może, grupa przestępcza, która może nie jest tak słynna, jak nie wiem, Yakuza, kartele meksykańskie i tak dalej, i tak dalej. Natomiast na pewno kojarzycie ten gang, bo jego członkowie często się pojawiają w amerykańskich filmach, amerykańskich serialach. Ich taką cechą charakterystyczną jest to, że są bardzo wytatuowani, a szczególnie są wytatuowani na twarzy i tam mają różne wytatuowane ozdoby, hasła związane właśnie z gangiem, czy to jest właśnie Mara Salvatrucha 13, czy też konkurencyjna grupa Barrio 18. Po co im są te tatuaże? No, to jest dla nich taki... oni to robią po to, żeby nie mogli się wyprzeć gangu, tak? To znaczy, jak masz wytatuowane na twarzy hasło MS-13, tak? To się nie możesz wyprzeć, jak wpadniesz w ręce policji, czy wpadniesz w ręce przeciwników przede wszystkim, tak, że nie jesteś członkiem tego gangu. No i tutaj ten gang, co jest ciekawe, pochodzi z Salwadoru i tutaj Oscar Martinez i Juan José Martinez opowiadają, skąd się ten gang wziął, ale też przede wszystkim jest to opowieść o codzienności w Salwadorze, ponieważ tak, Mara Salvatrucha to jest grupa międzynarodowa, która działa bardzo aktywnie w Stanach Zjednoczonych, natomiast ciągle no, jej sercem, miejscem, z którym się wywodzi, ale też gdzie jakby jej jądrem istnienia, dziwne określenie, no okej, może wiecie Państwo, co mi chodzi, jest ten Salwador, tak? I oni z perspektywy salwadorskiej opowiadają historię tego gangu, co się w tym gangu dzieje i to wszystko przez pryzmat losów młodego z Hollywood, czyli Sicario, zabójcy, który zabił bodajże ponad 50 osób, będąc na usługach Mary Salvatruchy. No i jest to wstrząsająca książka, niewiarygodna, znaczy naprawdę trudno czasami uwierzyć, jak się czyta tą książkę, że takie rzeczy współcześnie się dzieją w jakimkolwiek kraju, a w Salwadorze najwyraźniej się dzieje i no naprawdę, jeśli interesujecie się w ogóle true crime i też jak wygląda współczesna zorganizowana przestępczość, no to wydaje mi się, że jest to lektura obowiązkowa. Raz jeszcze wydawnictwo Filtry, przełożył Tomasz Pindel, Oscar Martinez, Juan José Martinez, Młody z Hollywood. A teraz przechodzimy już do dzisiejszej sprawy, do Japonii, a opowieść o niej rozpoczniemy od wydarzeń z dnia 7 lipca 1996 roku, kiedy 4-letnia Yukari Yokoyama poszła ze swoimi rodzicami do salonu Pachinko. Pachinko to, czy może Pachinko, będę mówił Pachinko, to specyficzna japońska rozrywka, połączenie pinbala i bilarda. To są takie automaty, gdzie się ciągnie za wajchę, do tego automatu wtedy wpada wiele metalowych kulek, no i niektóre z tych kulek spadają do takich specjalnych otworów. No i jak się wystarczająco wiele kulek do tych specjalnych otworów wpadnie, to dzięki temu można wygrać więcej metalowych kulek. No a potem jak się ma już wystarczającą liczbę tych metalowych kulek właśnie, to można pójść i wymienić je na nagrody.
jakieś tam rzeczowe, różne rzeczy. A potem te same nagrody można wymienić na pieniądze w sklepiku i te sklepiki zawsze są gdzieś zlokalizowane bardzo blisko tych samych salonów Pachinko. I no właśnie, dlaczego w ten sposób? Ale nie, bo one są, nie są w samych salonach, tylko blisko salonów. Dlaczego w ten sposób? No ponieważ w Japonii jest zakaz hazardu, tak? I to jest sposób na ominięcie tegoż zakazu właśnie. Nie zdajemy sobie sprawy, jaka to jest popularna rozrywka w Japonii. Gdzieś znalazłem statystyki, że 1 na 11 Japończyków odwiedza takie salony przynajmniej raz w tygodniu, a przychody całego sektora są większe niż przychody z hazardu w Las Vegas. Rodzice spędzili z 4-letnią Yukari w salonie kilka godzin. Dziewczynka przez ten czas siedziała na kanapie w kącie tego salonu, rysowała, bawiła się, ale głównie jednak się nudziła. No, przez te kilka godzin rodzice zabrali ją do jakiegoś baru, na jakiś posiłek, ale potem wrócili, żeby dalej grać na automatach. W pewnym momencie przysiadł się do niej jakiś mężczyzna. Zaczął z nią rozmawiać, najprawdopodobniej, bo to widać, że pokazuje jej wyjście, zaproponował jej, żeby wyszli na zewnątrz, żeby poszli na spacer. Yukari wtedy podeszła do swojej mamy i zapytała ją, czy może w ogóle rozmawiać z tym wujkiem i czy może z nim wyjść na dwór. Natomiast jej mama była tak skoncentrowana na grze, tak nią zaaferowana, że właściwie ledwo usłyszała, co dziewczynka mówi. Chyba jej powiedziała nawet, że wszystko ok, że wujek jest w porządku. No i to był ostatni raz, kiedy rodzice widzieli swoją córkę. Jakby domyślam się w tej chwili, co państwo sobie myślą, jak można spędzić kilka godzin grając na automatach i zostawić właściwie dziecko, 4-letnie dziecko samemu sobie, co ci rodzice sobie myśleli i jak można w ogóle właśnie tak traktować dziecko. No ja się oczywiście całkowicie z tym zgadzam, cała sytuacja jest dla mnie niezrozumiała, bardzo dziwna, nie rozumiem jak cokolwiek rodzice mogą się w ten sposób zachowywać i traktować właśnie, opiekować się 4-letnią córką. Natomiast tak ta sytuacja wyglądała i no moją rolą jest tylko jakby w tej chwili przekazanie państwu faktów. Wkrótce rodzice zorientowali się, że Yukari nigdzie nie ma w pobliżu, zawiadomili policję, no i tak początkowo wydawało się, że policja ma szczęście, bo ten salon Pachinko był pełen ludzi, mieli więc wielu świadków, ale, no właśnie, podobnie jak rodzice 4-letniej Yukari, wszystkie osoby, które były w tym przybytku, były tak skupione na grze, że nie mieli nic ciekawego do powiedzenia. Natomiast w salonie były zainstalowane kamery przemysłowe, policja obejrzała te nagrania, no i jednak niestety te nagrania były bardzo niewyraźne. Widać na nich mężczyznę w skórzanej kurtce, ma on na sobie okulary przeciwsłoneczne i nosi czapkę z daszkiem. Rozmawia z Yukari. To, na co zwrócili uwagę śledczy, to jest fakt, że ten mężczyzna przyszedł co prawda do salonu, ale nie grał na żadnym z automatów, no z czego wniosek, że no przyszedł tam jednak w zupełnie innym celu. No i tym celem było najwyraźniej porwanie Yukari. Mężczyzna miał około 1,60 m wzrostu. Jego wizerunek natychmiast upubliczniono. On się pojawił na licznych plakatach, też w telewizji, gdzie właśnie pokazywano tego mężczyznę i proszono, żeby ktokolwiek wiedział o tej sprawie. No to żeby ktokolwiek go rozpoznaje, żeby się skontaktował z policją. No i pewna 50-letnia nauczycielka rozpoznała w nim człowieka, którego widziała 6 lat wcześniej. Wtedy ten sam mężczyzna szedł z inną kilkuletnią dziewczynką. Nazywała się Mami Matsuda i jej ciało zostało znalezione na brzegu rzeki Watarase. Na jej ubraniach znaleziono ślady spermy. Był tylko jeden problem. Mężczyzna, który został skazany na zamordowanie Mami Matsuda, od dawna siedział w więzieniu. Mami Matsuda zaginęła 12 maja 1990 roku w bardzo podobnych okolicznościach co Yukari Yokoyama. Dziewczynka znajdowała się w salonie Pachinko. Prawdopodobnie przyszła tam z jednym albo z obojgiem rodziców. Tutaj niestety nie znalazło na ten temat informacji. No i podobnie jak Yukari została porwana właśnie z
tegoż salonu. Jej ciało odnaleziono dzień później. Tak jak wspominałem, znaleziono ją właśnie na nadbrzeżach rzeki. Po roku śledztwa policjanci poinformowali, że udało im się złapać sprawcę. Kazał się nim być Toshikazu Sugaya, kierowca autobusu dowożącego dzieci do przedszkola. Mężczyzna nie tylko przyznał się do winy, ale także do zamordowania dwóch innych dziewczynek. Tak jak wspominałam, na ubraniach Matsudy znaleziono ślady spermy, no i po badaniach DNA okazało się, że ta sperma należała właśnie do Sugai. Mężczyzna w toku procesu został skazany na dożywocie. No dobrze, ale w takim razie w jaki sposób człowiek, który od tam 1991 roku przebywał w więzieniu, miałby porwać kolejną dziewczynkę w 1996 roku? No i tutaj rozpoczynamy kolejny wątek tej arcyciekawej sprawy i opowiem Państwu o tym, jak to się stało, że ta historia porwania tych dwóch dziewczynek po prostu wstrząsnęła japońską opinią publiczną. W roku 2007 skazaniem Sugai zainteresował się japoński dziennikarz śledczy Kiyoshi Shimizu. No i pan Shimizu szybko odkrył, że w aktach sprawy, w dowodach, no niewiele się tam trzyma kupy. Sugaya wpadł w oko policji, kiedy pewien świadek, nie wiem kto to był, nie informowano o tym w mediach, poinformował śledczych, że widział właśnie Sugaję w tym samym salonie pachinko, w którym była Mami Matsuda. Śledczy wtedy zainteresowali się właśnie mężczyzną, no i przez rok zbierano dowody przeciwko niemu. I biorąc pod uwagę, ile pracy w to włożono, no te dowody były więcej niż skromne. Najważniejsze były dwa. Pierwszym było przyznanie się mężczyzny do winy. Ale to przyznanie się do winy wynikało z długiego i bardzo męczącego przesłuchania. To przesłuchanie trwało ponad 13 godzin. Podczas niego Sugaya był ciągnięty za włosy, kopany, krzyczano na niego. Nieustannie pokazywano mu zdjęcia zamordowanej dziewczynki i żądano przyznania się do winy. Odmawiano mu także jedzenia, picia, a także, co może się wydać szokujące, spotkania z adwokatem. Wreszcie po 13 godzinach mężczyzna wybuchł płaczem i przyznał się do wszystkiego. Po prostu chciał, żeby ten koszmar, w którym uczestniczy, już się skończył i nawet wizja więzienia była czymś lepszym niż dalszy ciąg tego przesłuchania. W rezultacie, to jest niewiarygodne, on już po tym, jak to przesłuchanie się skończyło, już po przyznaniu się do winy, zaczął wymyślać jakąś skomplikowaną historię w głowie, w jaki sposób zabił mami i te dwie pozostałe dziewczyny, do tych mordów doszło w latach 80. No i doszedł do takiego stopnia psychozy, że jak przyznawał po latach, zaczął się naprawdę bać tego, że policjanci odkryją, że ta historia, którą wymyślił, jest fałszywa. Rozumiecie Państwo? Facet, który przyznał się do zabójstw, których nie popełnił, to od razu sobie powiedzmy, najbardziej bał się tego, że policjanci odkryją, że jego przyznanie się do winy jest nieprawdziwe. Dlaczego się bał? No bał się tego, że wtedy znowu policjanci zaczną na niego krzyczeć, znowu zaczną go przysłuchiwać i ta cała historia się powtórzy. Natomiast jego zeznanie, no tam było dużo wątpliwości, dużo takich słabych punktów. No na przykład opowiedział, że odjechał z salonu pachinko z mami rowerem, podczas gdy świadkowie widzieli sprawcę, jak odchodził z dziewczynką na piechotę. Sugaya nie potrafił też wskazać miejsca porzucenia ciał swoich pozostałych domniemanych ofiar. Jeśli chodzi o pozostałe ślady, no to też pozostają wiele do życzenia. Tam policja w pewnym momencie poinformowała, że u niego w mieszkaniu znaleziono kasety wideo z pornografią dziecięcą. No ale po latach okazało się, że były dwie kasety. Na jednej był nagrany film z serii Indiana Jones, a na drugiej, co prawda, był film pornograficzny, ale był to film pornograficzny z dorosłymi aktorkami z dużymi biustami. Drugim obciążającym dowodem były badania DNA, ale Shizumu, czyli temu dziennikarzowi śledczemu, udało się dowieść, że zostały one źle przeprowadzone. Kiedy po latach wykonano je jeszcze raz, okazało się, że Sugaya jest niewinny. Zresztą mam gdzieś znalazłem taką ciekawą opinię, że te pierwsze testy DNA były robione no dosłownie ręcznie, czyli tam jakiś technik laboratoryjny porównywał no te wyniki badań DNA Sugai i te wyniki badań DNA spermy, które zostały znalezione na
ciele dziewczynki. Potem jakiś inny technik opowiadał, że sprawdzał obie te próbki 400 razy, ale posługując się analizą komputerową, czy wsmagając się komputerowo, i ani razu nie wyszło mu, że Sugaja jest winny, natomiast te jego analizy nie zostały wzięte pod uwagę podczas procesu. Tam się zresztą wydarzyło dużo więcej ciekawych rzeczy, ale dobra, o tym za chwilę. No więc jak to wszystko zostało wzięte pod uwagę? Zostało wzięte pod uwagę te dowody, które dostarczył Shizumu. Sugaja po raz kolejny stanął przed sądem, no i japoński sąd wtedy wypuścił go z więzienia. Podczas ogłaszania tej decyzji skład sędziowski stał i pokłonił się przed mężczyzną, przepraszając go za pomyłkę wymiaru sprawiedliwości. Jednak zabrano mu przecież 17 lat życia. Co więcej, on stracił dużo więcej. On opowiadał w jednym wywiadzie, że jego ojciec zmarł tuż po tym, kiedy wsadzono go do więzienia. Jego ojciec po prostu nie mógł znieść myśli, że jego syn jest zabójcą i zmarł na zawał serca, prawdopodobnie wywołany tymi kłopotami. A na pewno to, co spotkało jego syna, przyspieszyło jego zgon. Z kolei matka zmarła tam kilka miesięcy przed wypuszczeniem mężczyzny z więzienia. Mówiła, że żałuje, że jej syna nie skazano na karę śmierci, ponieważ uważała, że dokonał on takich potwornych czynów, że powinien zostać właśnie skazany na karę śmierci. Żałowała, że to się nie stało. No i zmarła, zanim się dowiedziała, że jej syn był niewinny. No i z tego wywiadu z Sugają, który czytałem, no wynika, że strasznie go to dręczyło, że jego najbliżsi nie dowiedzieli się o tym, że faktycznie jest niewinny. Pewnie tutaj się pojawia pytanie, dlaczego on się przyznał do tego, do czynów, których nie popełnił. No, trzeba powiedzieć, że on sam określał się, znaczy on był w ciężkim momencie swojego życia, tuż po rozwodzie, zresztą jego małżeństwo, z tego co czytałem, trwało tylko 3 miesiące, mieszkał z rodzicami, nie potrafił odnaleźć się w życiu, sam określał się mianem, że był człowiekiem pozbawionym kręgosłupa, no i w tym momencie został wzięty w tą policyjną maszynę i przez tą policyjną maszynę został najwyraźniej zmiażdżony. On sam powiedział, że koniec końców mam żal do siebie. Gdybym był silniejszy podczas przesłuchania, nic z tego wszystkiego by się nie wydarzyło. Sugaja zresztą w pewnym momencie opowiadał, że rozważał pozwanie o odszkodowanie policjantów, którzy go przesłuchiwali, ale ostatecznie z tego zrezygnował. Natomiast pan Shizumu w swoim dziennikarskim śledztwie postawił tezę, że w okolicy miasta Ashikaga, gdzie doszło do tych zaginięć, działa lub działał seryjny zabójca dzieci. Po raz pierwszy uderzył w 1979 roku, kiedy zamordował Maję Fukushimę. Dziewczynka zaginęła wtedy sprzed swojego domu. Została odnaleziona naga 6 dni później nad brzegiem rzeki Watarase. W 1984 zamordowano Yumi Hasebe, którą porwano z salonu pachinko właśnie. Znaleziono ją martwą, zamordowaną kilka miesięcy później. W 1987 roku zamordowano Tomoko Osawę, której ciało odnaleziono nad brzegiem rzeki Tone. No natomiast w 1990 roku ofiarą szaleńca miała paść Mami Matsuda, a w 1996 roku Yukari Yokoyama. No, widzimy, że tutaj są pewne elementy wspólne. Zawsze ofiarami są małe dziewczynki. Są mordowane. 3 z tych dziewczynek porwano właśnie z salonu pachinko. No, co pokazuje, że być może to faktycznie jest seryjny zabójca, który to znalazł taki sposób znajdywania swoich ofiar. Tak stwierdził, że salony pachinko to jest takie miejsce, gdzie po prostu nikt nie zwraca uwagi na dzieci. Można w łatwy sposób do nich dotrzeć i stamtąd je porwać. Do dzisiaj nie wiadomo, co się stało z Yukari i Yokoyama. Jej ciała nigdy nie odnaleziono. Shizumu twierdzi, że udało mu się odnaleźć zabójcę. Przeprowadził na swoje zlecenie, znaczy przeprowadzono na jego zlecenie testy DNA, które na 100% miały potwierdzić, przynajmniej według tego, co on mówi, że człowiek, którego on znalazł, a który podobno występuje w tych policyjnych aktach sprawy, no to jest właśnie właściwy człowiek, właściwy zabójca. Policja jednak nie chce wznowić tego śledztwa. Tłumaczą, że zabójstwo Mami Matsuda, no właśnie, nie wiem, czy się
jak to dobrze przetłumaczyć, czy ona jest zawieszona z powodu upływu czasu, czy się przedawniło, trudno mi to powiedzieć, natomiast oni nie chcą z tego powodu wznowić tego śledztwa. No ale się zachowują dziwnie, bo kiedy ta decyzja o tym, że to śledztwo no, zostaje, nie wiem, umorzone, tego słowa jakby używajmy, kiedy zgłosiła się do nich matka mami Matsudy, która poprosiła, żeby w takim razie oddali jej rzeczy, jej córki, tak, te ubrania, w których została znaleziona, to policja odmówiła, tłumacząc właśnie, że być może będą w przyszłości do czegoś potrzebne. No, wszystko to jakby prowadzi do takich wniosków, że policja bardzo stara się utrudnić na różne sposoby znalezienie i ukaranie prawdziwego sprawcy. Dlaczego miałoby to robić? No, oczywiście tutaj się pojawia oczywiście taka myśl i ona się przewija na kilku forach internetowych, że policja doskonale wie, kto jest sprawcą. Jest to ktoś, kto jest postawiony wysoko w japońskim społeczeństwie, albo jest to bliski kogoś, kto jest postawiony wysoko w japońskim społeczeństwie i w związku z tym jest chroniony przez policję. Mnie natomiast wydaje się, że to jest za daleko idący wniosek i tak naprawdę kluczem, który może tłumaczyć działania policji, może być tutaj sprawa Michoti Siego Kumy. Mitoshimi Kuma został skazany w latach 90., konkretnie w 92 roku. Został skazany na karę śmierci za zamordowanie dwóch kilkoletnich dziewczynek. No, tam były dowody takie, że był jakiś świadek, który widział jego samochód, czy samochód tego samego koloru i tego samego modelu, którym jeździł Kuma blisko miejsca, gdzie znaleziono zwłoki, ale najważniejszym dowodem były tak ślady DNA potwierdzające winę Kumy. Badanie tych śladów DNA przeprowadzono dokładnie w ten sam sposób, tą samą metodą, co badanie w sprawie mami Matsudy. W przeciwieństwie do Sugaya, Kuma przez cały czas procesu twierdził, że jest niewinny i kiedy przebywał w więzieniu, nieustannie powtarzał, że jest niewinny, że nikogo nie zamordował, nie skrzywdził tych dwóch dziewczynek. Jednak, tak jak powiedziałem, został skazany na karę śmierci. Wyrok wykonano w 2008 roku, dokładnie 3 miesiące przed wypuszczeniem z więzienia Toshikazu Sugai. I wydaje mi się, że tutaj motywem działania policji może być to, że śledczy po prostu boją się, że grzebanie w sprawie mami Matsudy w rezultacie może doprowadzić do podważenia wyniku nie tylko śledztwa w sprawie, w którym oskarżony i skazany został Kuma, ale też wielu, wielu innych śledztw. Sam Toshikazu Sugaya teraz jest mówcą, napisał książki na temat swoich doświadczeń, udziela wywiadów, jeździ po kraju, no i jakby działa na temat tego, żeby troszeczkę zmienić działania policji, żeby nie brano tak pod uwagę, żeby ten dowód, jakim według japońskich sądów jest przyznanie się do winy, nie był tak traktowany poważnie w sądach, ponieważ no ze względu właśnie na działania policji, ze względu na to, że policja wielokrotnie w swoich działaniach i w czasie śledztwa zmusza w ten czy inny sposób podejrzanych do tego, żeby przyznali się do rzeczy, do przestępstw, których nie popełnili. Toshikazu Sugaya opowiada, że w więzieniu spotkał wiele osób, które twierdziły, że spotkało ich dokładnie to samo, co jego, czyli zostali zmuszeni w toku przesłuchania do przyznania się do przestępstw, których nie popełnili. Osoba albo osoby odpowiedzialne za śmierć Mai Fukushimi, Yumi Hasebe, Tomoko Osawy oraz mamy Matsudy do dzisiaj nie znaleziono. Rodzice Yukari i Yokoyamy do dziś dnia wierzą, że ich córka żyje. Tam co kilka lat wypuszczają kolejne plakaty z wizerunkiem swojej córki, a także z takimi portretami, które mają przedstawić, jak ona się zmieniła przez te wszystkie lata. Do tej pory oczywiście bez żadnych rezultatów. I zabójca albo człowiek, który porwał ich córkę, do dzisiaj przebywa na wolności. Szanowni Państwo, to była zbrodnia na poniedziałek. I teraz tak, tutaj w tym odcinku poruszyliśmy kilka takich tematów, które się przewijały już w poprzednich odcinkach i myślę, że jeśli Państwo jesteście zainteresowani na przykład tym, jakie błędy zostają popełniane podczas przesłuchania, albo w jaki sposób przesłuchujący policjanci mogą doprowadzić do tego, że ludzie zaczynają się przyznawać do rzeczy, do przestępstw, których nie popełnili, no to zachęcam do odsłuchania odcinka 12 podcastu. To jest odcinek o tytule Morderstwo, którego nie popełnił Ryan Ferguson. Strasznie ciekawa sprawa ze Stanów Zjednoczonych, gdzie dwóch nastolatków zostało oskarżonych o zabójstwo pewnego dziennikarza.
Jeden z nich przyznał się do winy i obciążył kolegę, drugi właśnie Ryan Ferguson konsekwentnie twierdził, że jest niewinny. Ryanowi Fergusonowi udało się już wyjść na wolność, natomiast jego kolega ciągle siedzi w więzieniu. Dlaczego, skoro jak się okazało nie popełnili tego zabójstwa? O tym dowiecie się wszystkiego w tym podcaście. Natomiast kolejny odcinek, czyli 13, upiór z Heilbronn, morderstwo w Dolinie Krzemowej i pech pewnego taksówkarza, jest w całości poświęcony na problematyce badań DNA i tematyce tego, dlaczego nie do końca powinniśmy wierzyć dowodom z DNA i jakie tam błędy podczas tego badania DNA można popełnić. Więc jeśli interesuje Was ta tematyka, jeśli Was interesuje, to te dwa odcinki serdecznie Państwu polecam. Odcinek 12, morderstwo, którego nie popełnił Ryan Ferguson, i odcinek 13, upiór z Heilbronn, morderstwo w Dolinie Krzemowej i pech pewnego taksówkarza. A ja jeszcze raz tradycyjnie, jeśli podobał się Państwu ten podcast, jeśli podoba Wam się to, co robię, zachęcam do dzielenia się, subskrybowania, oceniania, komentowania. Będę serdecznie za to wszystko wdzięczny. To była Zbrodnia na Poniedziałek. W następnym odcinku zostaniemy w Azji, ale wybierzemy się w zupełnie innym kierunku i do zupełnie innego kraju, bo chcę opowiedzieć Państwu o sprawie, na którą dopiero co trafiłem. Jak przeczytałem kilka artykułów na ten temat, no to ciągle mam problem, żeby uwierzyć w to, co się wydarzyło. No więc proszę czekać, naprawdę będzie bardzo ciekawa opowieść o pewnej naprawdę szokującej sprawie. To była Zbrodnia na Poniedziałek. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Wojciech Mielarz, pozdrawiam serdecznie.